Witam wszystkich bardzo serdecznie w omówieniu chaptera 1064 pod tytułem Pokład badawczy Wyspy Jajogłowej, Wyspy Egghead, jak kto woli, tak kto woli, a na okładce widzimy nikogo innego jak Kuzana Aokijiego oraz Van Augura, którzy schwytali pudding, czyli te moje przypuszczenia, znaczy no to już nie było tyle co przypuszczenia, co fakty, tylko teraz się potwierdziły, że Kuzan porwał pudding, a wraz z nim był najwyraźniej Van Augur, który użył teleportacji, żeby, no wiadomo, przenieść Kuzana i pudding z powrotem na statek, no dla ucieczki ogólnie, dlatego się tak też pewnie pojawili nagle wtedy. Chapter zaczyna się kontynuacją walki Czarnobrodego oraz Trafalgara, która w sumie póki co wygląda na w miarę równą, no wymieniają się tymi atakami, na przykład Lo pierwsze co zrobił to przeciął Strongera, czyli konia, teraz Pegasusa do Q, na którym leciał Czarnobrody, więc zaczęli oczywiście spadać. W międzyczasie Lo wysłał też Szaciego i Pengwina, żeby wypłynęli i walczyli na morzu, bo to teraz będzie ważny punkt tego chaptera i wyjaśni nam to, jakim cudem załoga Loa przetrwała na tych wodach przez taki długi czas. I jak chcą to teraz wykorzystać przeciwko Czarnobrodemu? Czarnobrody używa w powietrzu nowego ataku, którego jeszcze nie widzieliśmy, Quake Crash, i to jest atak od owocu Gura Gura no Mi, czyli coś nowego. Doc Q rzuca wybuchowymi jabłkami w resztę załogi Loa, ale Penguin wychodzi z wody cały, powiedzmy, napuchnięty, bo nie wiem, nałykał się wody i wypuścił jakiś bardzo potężny atak, który wstrzymał te bomby w powietrzu. To jest coś na podobę ruchu ryboludzi, tylko nie wiem, dlaczego on go używa. Jest to dlatego, że wychowali się na wodach w North Blue, więc jeśli chodzi o bitwy wodne, to załoga Loa jest jedną z najlepszych. Dlatego ta załoga, która nie jest zbyt użyteczna, jeśli chodzi o walkę, jest dosyć użyteczna, jeśli chodzi o bitwy morskie, ponieważ bardzo dobrze pływają, używają wody jako swojej broni, co zwłaszcza jest bardzo użyteczne w walce z załogą Czarnobrodego, która jest teraz pełna użytkowników potężnych owoców, więc tak to teraz wygląda. Więc ta walka jest troszeczkę wyrównana, no bo statek Czarnobrodego jest na wodzie, oni tam górują na tej wodzie, oni są wszyscy użytkownikami, tak to wygląda, ale Czarnobrody walczy dalej z Lowem. Low używa swojego ataku przebudzonego, czyli Shock Willy na Czarnobrodym, ale on nie ustępuje i walczą dalej. Statek Czarnobrodego zostaje uderzony pod wodą i dostajemy też update co do Pudding, bo teraz są to jednak wydarzenia obecne, a te okładkowe były trochę wcześniej, wiadomo. No ale Pudding jest już oczywiście w więzieniu na statku i mówi, że jeśli mama byłaby dalej żywa, to by im wszystkim mordy pozamykała. Tutaj jest użyte if she was still alive, jeśli dalej by była żywa, albo jeśli jest dalej żywa, więc Pudding albo wie, że jest jej matka nieżywa, albo jest tylko takie przypuszczenie. W sumie to dalej nie wiemy, co się z mamą, z Big Mamą stało. To ma być niby potwierdzenie, ale jednak może to nie jest potwierdzenie, może to tylko jest takie spekulatywne. Możliwe, że przeżyła, ale ledwo. Nie dowiemy się jeszcze przez jakiś czas. Pewnie się dowiemy dopiero, jak się dowiemy też, co się stało z Kaido, bo oni obydwoje w ten sam sposób polegli. No ale załoga Czarnobrodego, tutaj ci strażnicy ją wyśmiewają, że właśnie walczą z gościem, który ją zabił. Po części to prawda. Więc walka ciągnie się dalej, dostajemy szybką perspektywę od Akainu. Okazuje się, że ta wyspa się nazywa Wyspa Zwycięzcy, Winner Island, i Akainu jest sfrustrowany, że jako admirał floty nie może za bardzo się uaktywniać, musi czekać i to go strasznie frustruje. I wracamy na wyspę Jajogłową, wyspę przyszłości, gdzie Bonnie zmieniła wszystkie wiek, żeby pacyfista przestał ich gonić, i widzimy Luffy'ego w wieku 70, Luffy lat 70, i jest podpisane wzgląd na pewną przyszłość, i jeśli ktoś kojarzy, to ten Luffy bardzo przypomina tego Luffy'ego z timeline'u niefajnego, gdzie się poddał, aczkolwiek jest to wiek 70, czyli ponad te timeline'y, które Oda narysował, więc dalej niby nie wiadomo, to może być ten timeline, ale to nie może być ten timeline. Oczywiście, jeśli to jest shonen, to raczej spodziewamy się tego dobrego timeline'a, żeby się spełnił z Luffy'm. Bonnie się stała mniejsza, Chopper też się postarzał i Jinbe wygląda tak, jak wyglądał na obrazkach Ody, kiedy był dzieckiem, czyli wszystko się zgadza. Chopper też się nie zgadza, bo jest o wiele starszy, jest w swojej formie Renifera. Ale dostajemy ciekawe info od Jinbe, ponieważ on mówi nam, że Kuma był tyranem, królem tyranem Królestwa Sorbet, zanim był
no, obalony i zmuszony do zostania piratem. A potem był złapany przez marynarkę i dali mu karę dożywocia i przez to, że Vegapunk zainteresował się jego fizyką albo po prostu jego ciałem, dali mu ofertę, że jeśli podda swoje ciało, to będzie mógł dalej pływać po morzach jako Shichibukai. O ile zostanie specymenem do modyfikacji i do klonowania. I spoko, spoko, teoretycznie nowe info, ale mniej więcej tyle wiemy, nie? Że Kuma został zmuszony do klonowania jako cyborg i dowiedzieliśmy się, że był tyranem i że dostał dożywocie i Vegapunk mu zaoferował taką ofertę. Oczywiście Bonnie jako córka Kumy twierdzi, że tatuś nie był tyranem i myślę, że ona mówi prawdę. Myślę, że Kuma był pokazany w złym świetle albo coś się mogło wydarzyć, albo nawet wydarzyło się coś, co on zrobił z własnej woli i wiedział, że to sunie na niego taki obraz i nie mówił tego swojej córce, więc ona dalej w niego wierzy, ale jednak na przykład uczynił jakieś tam tyraniczne rzeczy. Ale jedną z ciekawszych rzeczy, którą Bonnie powiedziała na samym końcu, to ta. Ojciec zawsze mówił, że był częścią jakiejś specjalnej, a raczej bardzo specjalnej rasy i to jest dosłownie zwiane na bok. Tylko Chopper się zainteresował, ale to jest dosłownie zwiane na bok, ona to tylko o tym wspomniała raz. I tyle. Kuma jest specymenem ze specjalnej, bardzo specjalnej rasy. Ale przechodzimy do drugiej części załogi. Stazen Sunny jest teraz przenoszony przez wielkiego mecha robota na sam szczyt, ponieważ laboratorium faktyczne Vegapunka znajduje się w chmurach. Nie jest to prawdziwa Sora Jima, jest to nieautentyczna podniemna wyspa. Stworzyli ją właśnie tą zmianą atmosfery, więc jest to, powiedzmy, naukowe przedsięwzięcie, że stworzyli wyspę podniebną, taką samą jak na Skypea, co porównują członkowie załogi i potwierdzają. I reszta załogi dostaje nowego ficika, wiadomo, nowe ubranka i dostajemy również połączenie telefoniczne, takie szybkie, tylko krótkie. I Vegapunk mówi: problem z byciem geniuszem to to, że możesz swoją przyszłość również widzieć. I jakiś głos odpowiada: o czym ty mówisz, Vegapunk? Vegapunk odpowiada: myślę, że niedługo zginę. Chciałem tylko, żebyś o tym wiedział, Dragon. Vegapunk właśnie rozmawiał z Dragonem. Tak, tym Monkey D. Dragonem, czyli liderem armii rewolucjonistów. Vegapunk i Dragon się znają, na tyle, że Vegapunk chciał Dragona o tym poinformować. Ciekawe, zwłaszcza, że Kuma jest częścią armii rewolucjonistów i były na nim robione te eksperymenty jednak. Jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, jakie połączenie Vegapunk ma z armią rewolucjonistów. I to nie był pierwotny Vegapunk, a przynajmniej mi się wydaje, że to nie był pierwotny, bo był to Punk 01, czyli jedna z jego 6 kopii, ale zakładam, że to jest ta jego główna i która najbardziej odzwierciedla samego Vegapunka. Więc jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, jak to wszystko się potoczy, bo dla Vegapunka wcale nie musi być happy endu w tym arku. Dalej nie wiemy, kto będzie głównym antagonistą tego arku. Być może nawet żadnego nie dostaniemy. Wiadomo, że Luci przyjdzie i Kaku i Strushi, czyli CP0, wraz z Serafimem Kumy, który jest ogromny, czyli normalnych rozmiarów. I ciekawe, czy to będzie właśnie główna walka. Jeśli tak, to myślę, że będę zawiedziony, no bo Luci już nie da szans Luffy'emu. I możliwe, że to będzie jakiś pokaz siły i dla Luciego, i dla innych członków załogi, bo możliwe, że na przykład ktoś inny się nim zajmie. Zobaczymy. Jestem naprawdę ciekaw, jak potoczą się konwersacje pomiędzy CP0 i załogą Słonkowych, bo na pewno do takiej interakcji dojdzie. Oni się już dobrze znają, Zenies Lobby. Dawno się nie widzieli, pewnie dadzą sobie klasy i całusy, ale to z grubsza pokrywałoby ten chapter i w sumie nie wiem, co dodać. Zwykle mam parę tematów do pokrycia poza pokryciem samej treści, ale naprawdę nie wiem, jak ten ark może się potoczyć jeszcze. Jeszcze jest za mało informacji. Na pewno najciekawszą rzeczą jest Kuma i wspominka o jego specjalnej rasie, bo jeśli chodzi o Czarnobrodego, to o nim sobie już pogadałem w poprzednim odcinku, co do jego planów na przyszłość. Jaką rasę może mieć Kuma oryginalnie? To jest naprawdę dla mnie ciekawe, bo jeśli jest naprawdę specjalna, możliwe, że jej nie znamy. Albo jest to jakaś hybryda, albo Kuma jest możliwe, że półgigantem, chociaż wątpię, ale może jest półgigantem, półserafimem, aczkolwiek może być to też coś kompletnie, kompletnie nowego, ponieważ Vegapunk się zainteresował nim i dlatego na nim bazował właśnie pacyfisty, czyli te robociki,
ponieważ no, zafascynowała go po prostu jego budowa ciała, też o to chodziło, ale również coś z tą rasą jednak jest wspólnego. I co do walki Loa z Czarnobrodym, jestem w miarę zszokowany, jak dobrze mu idzie póki co oddawanie Czarnobrodemu plaskacza w ryj. Jego załoga radzi sobie nawet dobrze, bo Jezu, jak wiedzieliśmy, że walczą dwie załogi i ta, to się już ludzie modlili o to, żeby zbyt mocnego rozpierdolu nie zniósł Czarnobrody na nich. I to by z grubsza pokrywało ten chapter. Nie będę się za bardzo rozgadywał na temat postarzenia Luffy'ego, bo to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Nic ciekawego. Nie mam do powiedzenia na ten temat. Za mało dostaliśmy dużo informacji może, ale jednak za mało informacji, żeby to gdzieś ponieść. Dostaliśmy informacje, które odpowiadały na nasze przeszłe pytania, ale nie dostaliśmy wystarczająco informacji, żeby przewidzieć trochę w przyszłość. Przynajmniej ja nie potrafię nic teraz wymyślić. Może ewentualnie można by było pogłówkować z tym Kumą i jego tyranią, ale ja do teraz nic nie wymyśliłem, więc myślę, że dam sobie spokój i to by było na tyle w tym filmie. Oczywiście, jeśli Ci się spodobał, bardzo, bardzo gorąco polecam obejrzeć poprzednie. Zapraszam na Discorda, link w opisie, bardzo ciepła atmosfera i oczywiście nie zapomnij zostawić po sobie śladu, łapką w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.